Sprawa Nawalnego. Będzie wspólna grupa ekspercka? Znak zapytania Rosja. Lekarze proponują Niemcom wspólną grupę ekspercką w sprawie Nawalnego. Rosyjska Państwowa Izba Lekarska zaproponowała niemieckiej Federalnej Izbie Lekarskiej powołanie wspólnej grupy eksperckiej, która zajęłaby się zbadaniem przyczyny stanu Aleksieja Nawalnego, poinformował w sobotę 5 września szef rosyjskiej izby Leonid Roszal. Wielu niepokoi los Nawalnego. Państwowa Izba Lekarska zwróciła się teraz do niemieckiej Izby Lekarskiej, aby wspólnie z nimi powołać grupę ekspercką w celu przyjrzenia się głównej przyczynie stanu Nawalnego, poinformował Roszal. Jeśli okaże się, że Nawalnego rzeczywiście próbowano otruć, to uważamy, że w Rosji trzeba wszcząć sprawę karną, dodał szef Izby Lekarskiej. Wcześniej przedstawiciele prokuratury generalnej MSW Rosji oceniali, że nie ma powodów do wszczęcia sprawy karnej w sprawie stanu zdrowia Nawalnego. Nawalny, jeden z liderów opozycji antykremlowskiej, przebywa w stanie śpiączki w szpitalu Charité w Berlinie, dokąd na żądanie rodziny został przewieziony z Rosji. Polityk został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy, i stracił przytomność. Według rządu Niemiec istnieją dowody na próbę otrucia opozycjonisty środkiem bojowym z grupy Nowiczok. MSZ Rosji oznajmiło w sobotę, komentując apele do Moskwy o wyjaśnienie tej sprawy, że nad substancjami zaliczającymi się do obszernej grupy środków chemicznych, które na Zachodzie określane są nazwą Nowiczok, pracowali przez wiele lat specjaliści wielu krajów zachodnich.